W Ełku mieszka około 60 tysięcy osób, to powszechnie wiadomo. Jednak mało kto wie, ile jest ulic w mieście. Dużo, bardzo dużo. Naprawdę nie wiem. Tak, kto by to liczył? Ja wiem, ze 100. Ja wiem, z 300. Około 100. No, gdzieś 150. Nie wiem, wiem, że dużo, ale nie wiem. Około 500. Trudno powiedzieć, ale setka pewnie jest. Według najnowszego spisu w mieście znajduje się 156 ulic miejskich i 7 zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jedne są bardziej znane, inne tylko przez nielicznych. Najdłuższa ulica w mieście mierzy prawie 4 kilometry. To będzie Wojska Polskiego. Wojska Polskiego. Wojska Polskiego. Wojska Polskiego. Suwalska. Wojska Polskiego albo Jana Pawła. No. Ulica Wojska Polskiego ma długość 1640 metrów i wcale nie jest najdłuższą. To miano należy do ulicy Przemysłowej liczącej 3705 metrów. Druga w kolejności jest ulica Suwalska, 2,5 kilometra. Dużo trudniej jednak odpowiedzieć na pytanie o najkrótszą ulicę w mieście. Najkrótsza to może na jakimś osiedlu tamtych z tych nowych. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Czarna. A to nie wiem, tam gdzieś chyba te Słoneczne, tam na tych obwodnicach. To takie tam magazynowa, tam jakaś to... Najkrótsza. Czarna, to mi mąż podpowiada, czarna. Najkrótsza jest taka ulica Krótka. Może to jest najkrótsza. Jakaś na osiedlu pod lasem, Malinowa. Ulica Czarna. Czarna? Gdzie jest ulica Czarna? Już odpowiadamy. Ulica Czarna z jednym numerem znajduje się pomiędzy Wojska Polskiego a Nadjeziorną. Mierzy zaledwie 59 metrów. Na liście najkrótszych dróg znajduje się też Jasna, Dębowa oraz Roosevelta przy Dużym Kościele. O ile tu jest duży ruch, to na kolejnych niewiele mierzących drogach panuje błogi spokój. Ulica Zbyszka z Bogdańca mierzy 135 metrów, zaś Danusi jest tylko o 2 metry dłuższa. Są to drogi na osiedlu grunwaldzkim.